Cześć Paweł. Cześć Małgorzato, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy w dużym pokoju z książką. No, przeczytaliśmy kolejne książki. Chcemy o kolejnych Państwu opowiedzieć. Paweł, twoja. Ja dziś mam dla odmiany coś lżejszego, bo ostatnio raczej kaliber był taki troszkę trudniejszy. I mam książkę autora, którego już tu kilka razy w dużym pokoju prezentowałem, bo to jeden w sumie z takich ulubionych autorów. Nie ma to jak dobra, ambitna literatura gatunkowa. Dan Simmons, powieść się nazywa Piąty Kier, pięknie wydana przez wydawnictwo Vesper. Ładne takie, zobacz, sepie chromatyczne, odpowiednio No, też wszystko, piękna jest do okładka, tego, co no. trzeba. Okładka wspaniała i powiem Ci, że bardzo taka osadzona i powiązana, bo czasem okładka piękna nic nie mówi. Dan Simmons, mówiłem już tutaj o Pieśni Kali, zdaje się mówimy o Hyperionie, czyli o tym bardziej horrorowo-fantastycznym obliczu Dana Simmonsa. Piąty Kier to jest oblicze Dana Simmonsa, które jest obliczem filologicznym, Małgorzato. Dan Simmons jest, jak to kiedyś już wspominałem, on był nauczycielem języka angielskiego, potem zaczął pisać, odniósł sukces. Nie wiem, czy jeszcze uczył później, jak już odniósł sukces. Chyba jeśli tak, to dla przyjemności. No i w jego książkach, nawet wiesz, tych co bardziej fantastycznych, tam zawsze są jakieś smaczki, aluzje literackie. Pojawiają się znani pisarze, no Hyperion, tak, to jest John Keats przede wszystkim. No i nie inaczej jest tutaj, tylko to jest taki, wiesz, znowu taki dobry kryminał, kryminał z epoki. No bo jaki jest najsłynniejszy detektyw świata? Sherlock Holmes oczywiście, to w ogóle nawet nie ma nawet opcji, No, prawda? pytanie retoryczne, oczywiście. Pytanie retoryczne, on już teraz trafił do domeny publicznej, więc teraz z tym Sherlockiem Holmesem, to biedakiem, już każdy będzie mógł zrobić, co się chce, bo już gasło. Wszelkie embargo. Ta powieść jest jeszcze sprzed kilku lat, także to nie jest dowód jakby nowego tego zachłyśnięcia się Holmesem. I nie on jest tu głównym bohaterem, bo widzisz, w tej książce nie ma w ogóle doktora Watsona. To już samo w sobie jest taką herezją, ale takim Watsonem jest pisarz. Znany pisarz, znaczy znany, dla wtajemniczonych znany, teraz może już pewnie trochę mniej, ale w swoim czasie bardzo głośny Henry James. Autor chociażby Złotej Czary. Świetnej książki swoją drogą. No i ten Henry James na początku tam, wiesz, bo Simmons ma taki patent, gdzieś tam bierze jakiś okres życia jakiegoś pisarza, tak jak w Drudzie zresztą zrobił, znakomitej też książce o Dickensie i Connie Wilkesie. Jakiś bierze okres z życia danego pisarza, który troszkę jest może mniej znany, no i zapełnia go po swojemu. Punktem wyjścia jest tutaj, że Henry James chce popełnić samobójstwo z wielu względów. On miał takie życie. Kto zna, to wie, że tam się euforia przemieszała często z jakimiś depresjami. Raz się książki sprzedawały, raz nie, raz sztuka odnosiła sukces, potem była druzgocona przez krytyków. No i tutaj punkt wyjścia, żaden spoiler, Henry James chce popełnić samobójstwo, udaje się nad rzekę. No i widzi, że nie jest tam sam, bo ktoś inny chce popełnić samobójstwo. Jest to Sherlock Holmes, który wydedukował, że jest postacią fikcyjną. To jest fajne, nie? Wydedukował, że jest postacią fikcyjną i bardzo mu się ten fakt nie podoba. Cała ta, wiesz, sytuacja z wodospadem Reichenbach, z tym wszystkim, nie, to jest w ogóle nie do przyjęcia i Holmes jako osoba wściekle inteligentna po prostu, wiesz, no takie coś mu przeszkadza. No i chce z sobą skończyć, ale gdzieś panowie od łyczka do rzemyczka zaczynają gadać, pojawiają się inne postacie, pojawiają się jakieś ślady, no jest intryga do rozwiązania, obaj zapominają o tym, że chcieli z sobą skończyć, no i zaczyna się wspaniała przygoda, taka wiesz, troszkę wiktoriańska, taka troszkę holmesowska. Simmons pięknie to opisuje, sam myślę, Arthur Conan Doyle byłby dumny z tego stylu. Cała gama znanych postaci się tu pojawia, zarówno historycznych, bardzo w ogóle ważnym wydarzeniem jest tu Wystawa Światowa w Chicago, która podówczas była ogromnym wydarzeniem. U Stanów kilkadziesiąt milionów w tych czasach było. To było coś zupełnie niesamowitego. Wiesz, pojawia się Roosevelt, pojawia się Mark Twain. Pojawiają się postacie, które znamy z Sherlocka Holmesa. Pojawia się świetnie pokazany zupełnie inaczej, trochę Mycroft, czyli brak Sherlocka. Gdzieś tam Irene Adler oczywiście jest i profesor Moriarty, który również ten upadek z Reichenbach dał mu trochę do myślenia. No i on tu jest oczywiście w to wszystko wplątany. Od pewnego momentu, wiesz, to rozwiązanie samej intrygi nie jest już tak istotne, ale jest to tak piękna robota literacka, tak wspaniały majstersztyk. Młodzi by powiedzieli same easter eggi, nie? Czyli same takie pochowane odwołania, aluzje do przygód Holmesa, do twórczości Henry'ego Jamesa, do twórczości innych pisarzy z tej epoki. No, Dan Simmons to umie i pokazuje przede wszystkim, że on świetnie się na tym zna. Ale to jest, wiesz, taki poziom meta, nie? Jeżeli ktoś nie lubi poetów, czy pisarzy, czy smaczków literackich, to cały czas jest kawał świetnej, wspaniałej literatury,
czysto gatunkowej, pięknie, troszkę stylizowanej, choć to oczywiście nie jest jakiś bardzo trudny język. Taka książka, którą lubię, taka wiesz, nie jakaś nowoczesna, nie jakieś trupy, nie jakieś tam nie wiadomo jakie perwersje, wynaturzenia, nie wiadomo jacyś demoniczni przestępcy, tylko takie coś, co szanuje inteligencję czytelnika, tak jak zresztą pierwotne opowieści o Sherlocku Holmesie. No i nie mogę wyjść, przyznam ci, z podziwu nad Danem Simonsem, bo za co on się w zasadzie nie bierze, to mu zawsze wychodzi. Pisał takie książki science fiction, które przechodzą do historii gatunku, pisał jedne z najlepszych horrorów, pisał teraz fantastyczne właśnie kryminały, bo to jest jednak czysty kryminał. No i co nie robi, to robi to dobrze. No i dobrze, że w Polsce jest wydawane, że wydawnictwo Vesper dołączyło do, no jakiś czas już temu właśnie Boginią Kali dołączyło do wydawców Dana Simonsa. W planach są kolejne książki, ale to jest fantastyczne. Jedyny jej problem to, wiesz, to jest taka fajna książka, jakby człowiek chciał sobie zabrać gdzieś do tramwaju, pociągu, a to jest jednak pewien ciężar gatunkowy, ale generalnie jak pięknie wydany, można sobie pooglądać, pocieszyć się, to wiesz, taka literatura, jak znowu często o tym mówię, ale jak się miało te 15-18 lat i dużo bardzo czasu, wtedy jakoś takich książek, kurczę, na rynku nie było, mam takie poczucie. Teraz, gdy tego czasu jest mniej, takie perełki się pojawiają w tym natłoku, ale dobrze, że jest, gdzieś tam zawsze warto sięgnąć. Dan Simmons, Piąty Kier. A dlaczego Piąty Kier? I co z tym Sherlockiem Holmesem? Co z tym łamaniem czwartej ściany z Sherlockiem, który myśli, że jest fikcyjny i mu się to wszystko nie podoba? To już przeczytajcie Państwo sami. No tak, klimatyczna książka, tak jak powiedziałeś. Ja jakiś czas temu mówiłam o Dolinie Kwiatów, takiej powieści, prawda, norweskiej pisarki, i sięgnęłam, zainspirowana historią Grenlandki i tych problemów grenlandzkich, sięgnęłam po książkę Ilony Wiśniewskiej Migot. Nie wiem, bo tak mi się chyba światło odbija, widać? Teraz Tak, jest. widać. Migot, czyli Z krańca Grenlandii. Wydawnictwo Czarne, tak jak poprzednia książka, i stwierdziłam, że powinnam przeczytać to w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw reportaż o Grenlandii, bo wtedy bym chyba lepiej zrozumiała tamtą powieść, a wtedy sięgnęłam po nią, ja to mówiłam w tym programie, sięgnęłam po nią, bo nie czytałam nigdy grenlandzkiej powieści o pisarki. No i jak przeglądałam zapowiedzi wydawnicze, no to się zainteresowałam tą powieścią. No a potem tak, no dobrze, to może jeszcze coś o tej Grenlandii. Ilona Wiśniewska jest reporterką, fotografką, żyjącą od ponad 10 lat na północy Norwegii. Dobrze, Norwegii, dobrze powiedziałam. I wybrała się w taką 3-miesięczną podróż, na 3-miesięczny pobyt właśnie na kres Grenlandii, do najbardziej na północ wysuniętych miejscowości, na pierwszych stronach, na okładce, prawda, wewnętrznej jest mapa Grenlandii, olbrzymiej wyspy, wyspy, która jest terytorium Danii, i ta danizacja kultury grenlandzkiej jest tutaj też przedstawiona jako, no, jako jeden z problemów. I tutaj autorka przebywa w dwóch takich najbardziej na północ wysuniętych miejscowościach, w których mieszkają rdzenni mieszkańcy Grenlandii, Inuici, my ich tak nazywamy, czy Eskimosi, bo też ich tak nazywamy, oni się tak w ogóle nie nazywają. Oni się nazywają Inuguici w ogóle, czyli wielcy Inuici. Tak, i przedstawiona jest tutaj, są takie dwie miejscowości. Najpierw ta większa, gdzie bardziej, troszeczkę, 40 kilometrów bardziej na południe wysunięta, tam mieszka 700 mieszkańców, 700, a ta druga to jest najbardziej na północ wysunięta miejscowość, tam mieszka 40 osób tylko. Książka jest pięknie wydana, bo mamy zdjęcia autorki. No szkoda, że to one nie są na fotograficznym papierze, tylko są, no, są kolorowe, ale są na takim papierze wydawniczym przedstawione. Na przykład no, są przepiękne, ciepłe zdjęcia, wspaniałe krajobrazy. Tego tak nie widać, mówię, bo tutaj jakość papieru odbiera przyjemność oglądania tych zdjęć, ale one są naprawdę ciepłe, wspaniałe. Autorka dzięki temu, że
pojechała, poleciała na tę Grenlandię z przyjacielem, który tam bywał już wielokrotnie, to miała, wiesz, taką możliwość wejścia w środowisko. Inuici nie lubią obcych, bo oni dużo złego od obcych doznali. Oni nie chcą opowiadać, bo dlaczego mają opowiadać o sobie? Jak jesteśmy tak interesujący, to nam zapłać za naszą opowieść, tak? A ona tak próbuje wejść w to środowisko. I zastanawia się, czym różni się to życie od życia naszego. Tam ludzie żyją bardzo, bardzo prostym życiem. Ta północ Grenlandii to zupełnie inna rzeczywistość niż południe. Moja bohaterka z tamtej powieści, ona pochodziła z południa Grenlandii. Ona mieszkała w większym mieście, a tutaj to życie jest bardzo siermiężne. Na przykład Sierra Paluk, w tej miejscowości, gdzie mieszka tylko 40 osób, tam połowa domów jest pusta. Młodzi, którzy chcą się uczyć, którzy są zdolni, no wyjeżdżają szybko do szkół na południe. Kontakt z rodzicami mają, wiesz, 3-4 razy w roku. Zatem ten kontakt się bardzo, bardzo rozluźnia i ci młodzi często już nie wracają na północ, chociaż nie wszyscy. I w związku z tym się wyludnia ta miejscowość. Tam jeszcze w latach 50. mieszkało ponad 100 osób i kontakt z tą miejscowością 40 kilometrów bardziej na południe wysuniętą był zupełnie inny. Tam ci ludzie mają zupełnie inne relacje ze zwierzętami, no bo żyją z polowań. Jest jeden sklepik, jest bardzo utrudniony dostęp do dostaw zewnętrznych, czyli trzeba bardzo liczyć jedzenie, kiedy na przykład noc polarna następuje, kiedy na przykład morze jest już zupełnie skute lodem, że nie ma szans, żeby wyruszyć na połowy. Poza tym mają ograniczenia w polowaniach, a z tego się utrzymują, nawet nie, że sprzedają tę zwierzynę, tylko po prostu dzięki temu mają jedzenie i mają jedzenie dla zaprzęgów psich. A bez tych psów nie mogą się poruszać. I tak się zastanawiam, Paweł, dzisiaj, w XXI wieku, kiedy świat w naszej części Europy jest taki, że dosyć łatwo się żyje w porównaniu, prawda, z tym życiem tam. Tam na przykład nawet nie możesz się wykąpać codziennie, wykąpać, przemyć, bo woda jest, bo można sobie podgrzać lód, ale opałowy olej do tego podgrzewania jest bardzo drogi. Czyli żeby stopić ten lód, to jednak są to wydatki. W sklepiku są zabójcze ceny, czyli trzeba żyć z upolowanej foki. Są limity na polowania, czyli możesz tylko tyle i tyle określonego zwierza, określonej ryby złowić, prawda? Określonego zwierza upolować. Jedynie foki nie są limitowane, dlatego oni z tych fok żyją. Nie? No więc opowieść o ludziach, i to jest opowieść o ludziach, nie o wyspie, to są miłe, sympatyczne opowieści o takich sympatycznych. To jest ojciec i syn. Ojciec jest nauczycielem, a w tej miejscowości jest szkoła. Jest dwoje dzieci w wieku szkolnym, tam czworo dzieci mieszka, dwoje w wieku szkolnym, z tego tylko ten jego syn, ale on mówi, ale to jest mój syn, tylko on do tej szkoły chodzi, bo dziewczynka, no albo rodzice nie są w stanie upilnować, albo po prostu twierdzą, że to wykształcenie jest nieważne, nie? Życie zupełnie w innym rytmie i zupełnie inne problemy, ale młodzież, nie tylko młodzież zresztą, siedzą w Facebooku, to mają prąd, mają telewizję. No i ta reporterka Ilona Wiśniewska tak powoli, bo wcale to nie było takie proste, powoli zaskarbia sobie sympatię tych ludzi. Nawet potem chcą, żeby została, bo tutaj taki jeden mężczyzna jest samotny, to by była kolejna rodzina. Tak, nawet do tego stopnia. Tak, ale trudne życie, tak,
Niemcy, tak właśnie, a oni nie chcą stamtąd wyjeżdżać. Tam jest taka też trauma przesiedleńcza przedstawiona w 1953 roku. Tam doszło do takich na siłę przesiedleń. Też są opisane te podboje Grenlandii, te pierwsze wyprawy, prawda, przez Grenlandię na biegun północny. No, przemieszczali się ci podróżnicy, grabież Grenlandii. No, nie jest tu przedstawiony ten problem, który znamy z innych źródeł. No, w momencie, kiedy odkryto, że Grenlandia jest bardzo bogata w zasoby naturalne, no to jest też grabieżcza polityka prowadzona. No i to wiesz, to jest też naród podbity i oni się na swojej wyspie czują jak obywatele drugiej kategorii, bo tam też mieszka kilku Duńczyków, też jest taka para przedstawiona i oni no, mieszkają tam, ale właściwie czują się jakąś rasą wyższą, wiesz, z wielką pogardą patrzą na autochtonów, więc no. Taka nieciekawa sytuacja. No ale mi się wydaje, że Ilonie Wiśniewskiej udał się ten reportaż. To jest jakby kontynuacja jej poprzedniej książki, Lód. Ona jest już autorką bodajże czterech takich książek. To jest taka lodowa seria. Lód kończy się śmiercią dziecka, samobójczą śmiercią dziecka i ona pracowała wtedy w takim domu dziecka i on mówił, że on tak tęskni za północą, no i stwierdziła, że chce zobaczyć, za czym on tęskni, nie? No i opisała ten taki kurczący się świat, bardzo kurczący się świat północnej Grenlandii. Tak, no, mi się dobrze czytało ten reportaż. Tak jak powiedziałam, powinnam go przeczytać przed tą powieścią, bo zupełnie bym inaczej spojrzała, z większym może zrozumieniem na tę historię tej młodej Grenlandki, która właśnie do Kopenhagi przybywa na studia, nie? I tak opowiadałam wtedy, i taka się czuje właśnie wyobcowana, taka się czuje no, odrzucona, a mimo że przecież no, niby jest obywatelką Danii. Więc ja Kontekst jest wszystkim. tak. No, kontekst jest wszystkim, masz rację. No więc taki reportaż ostatnio przeczytałam, wydawnictwo Czarne. Ta książka wyszła w 2022 roku, to nie jest nowość z 2023 i została już doceniona, bo doszła do ścisłego finału Nagrody Kapuścińskiego, czyli no, książka zauważona już przez jurorów, czytelników, znawców literatury, znawców reportażu. Dziękuję. Paweł, dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Małgorzato. Do widzenia Państwu. Do widzenia i zapraszamy do lektury.